100 najbardziej niesamowitych miejsc noclegowych na świecie. Odcinek czwarty. Siemanko. Witajcie w czwartym odcinku naszej serii o najbardziej odjechanych hotelach świata. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną dawkę inspiracji podróżniczych. Dziś pokażemy Wam 10 miejsc, które sprawią, że odwołacie rezerwację w nudnym hotelu. Będzie luksusowo, egzotycznie, a czasem nawet trochę strasznie. Zaczynamy od prawdziwej perełki dla miłośników natury, Nkwichi Lodge w Mozambiku. Wyobraźcie sobie, budzicie się w chatce na brzegu jeziora Malawi. Słyszycie szum fal, a za oknem tylko turkusowa woda i zielone wzgórza. Cisza, spokój, tylko gdzieś w oddali ptaszki śpiewają. Prawdziwy raj na ziemi, z dala od tego całego zgiełku miasta. Nkwichi Lodge nie ma miejsca na stres i pośpiech. Idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie zrównoważony rozwój i życie w zgodzie z naturą. Z Afryki przenosimy się na Bali, do luksusowego hotelu Alila Villas Uluwatu. To miejsce dla tych, którzy lubią sobie dogadzać. Prywatny basen? Proszę bardzo. Widok na ocean, od którego można dostać zawrotu głowy? Nie ma problemu. Każda willa ma swój własny basen, a do tego dochodzi spa, restauracja i bar. Romantyczna kolacja przy zachodzie słońca? Relaks na prywatnym tarasie z widokiem na ocean? Tylko uważajcie, żeby nie przesadzić z tym relaksem. A teraz coś dla dusz artystycznych. Propeller Island City Lodge w Berlinie. Ten hotel to gratka dla tych, którzy lubią nadmiar wrażeń. Każdy pokój zaprojektowany przez innego artystę wygląda jak z galerii sztuki nowoczesnej albo horroru. Można tu spędzić noc w pokoju trumience, więzieniu, a nawet w pokoju gigancie. Nie każdemu taki styl przypadnie do gustu, ale jedno jest pewne, nuda Wam nie grozi. Marzyliście kiedyś o tym, żeby zasnąć pod rozgwieżdżonym niebem? Vatra Prev we Francji to możliwe. Ten hotel oferuje noclegi w przezroczystych bańkach, jak wielkie bańki mydlane. Wyobraźcie sobie, leżycie w wygodnym łóżku, a nad Wami miliony gwiazd. Vatra Prev to propozycja dla romantyków i miłośników astronomii. Ściany w tym hotelu są, delikatnie mówiąc, symboliczne. Z Francji przenosimy się do Kalifornii, gdzie na klifach Big Sur znajduje się Three Bones Resort. To propozycja dla miłośników glampingu w luksusowych warunkach. Możecie się rozgościć w jurcie, tradycyjnym mongolskim namiocie. Jurty są stylowo urządzone i klimatyzowane. Z klifów rozpościera się widok na ocean spokojny. Kolejny przystanek to Ameryka Południowa, a dokładniej Chile, gdzie w samym sercu Patagonii znajduje się Explora Patagonia. Ten luksusowy hotel to idealna baza wypadowa dla miłośników trekkingu i wspinaczki. W okolicy jest tyle szlaków turystycznych, że można by je przechodzić latami. Po całym dniu można zrelaksować się w hotelowym spa lub delektować się wyśmienitą kuchnią. Explora Patagonia to miejsce, w którym można poczuć ducha przygody i zachwycić się surowym pięknem Patagonii. Z Chile przenosimy się do Republiki Południowej Afryki, gdzie w rezerwacie przyrody Cederberg Mountains znajduje się Kagakama. Ten niezwykły hotel oferuje noclegi w jaskiniach. Jaskinie są komfortowo urządzone i klimatyzowane. Na terenie hotelu znajduje się restauracja, bar i basen. Wieczorami można rozpalić ognisko i podziwiać gwiazdy. Tylko uważajcie na węże, bo lubią wygrzewać się na skałach. Czas na dawkę futurystycznych wrażeń. Henna Hotel w Japonii to pierwszy na świecie hotel zarządzany przez roboty. Od recepcji, przez obsługę pokoju, po przygotowywanie posiłków, wszystkim zajmują się tu maszyny. W Henna Hotel można poczuć się jak w innym świecie. Tylko nie zdziwcie się, jeśli kelnerem okaże się robot, a sprzątaczka będzie miała więcej elektroniki niż wasz samochód. Coś dla minimalistów i miłośników przyrody. Null Stern Hotel to hotel bez ścian i dachu. To po prostu łóżko na alpejskiej łące. Brzmi szalenie, ale jaki widok. Idealne miejsce dla tych, którzy chcą uciec od cywilizacji. Hotel jest otwarty tylko latem, a pogoda bywa kapryśna. Pamiętajcie o ciepłym śpiworze, bo noce bywają chłodne.
Na koniec zostawiliśmy sobie prawdziwą perełkę. Hydropolis w Dubaju. To futurystyczny hotel, który powstaje pod wodą. Hydropolis to pierwszy na świecie podwodny hotel. Będzie synonimem luksusu i ekstrawagancji. W planach jest podwodna restauracja, bar, spa i luksusowe apartamenty z widokiem na życie morskie. Odważylibyście się spędzić noc w takim hotelu? To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta podróż po niezwykłych miejscach noclegowych. Subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia.